Nami 18 kolejka Bank Spółdzielczy w Leśnicy 4 Ligi Opolskiej, tak więc zapraszam na tradycyjne już podsumowanie. Marcin Gady, kłaniam się nisko, rozpocznę jak zawsze od odczytania wyników. Małopany Wodzimek, LZS Gronowice 5-1, Agroplongusz na LZS Starowice Dolne 1-1, KS Krasiów, Stwornica Czarnowąsy 0-5, Porawie Większyce MKS Gogolin 3-1, KS Krapkowice Skalnik Graczy 4-3, Unia Kolonowskie, Start Namysłów 1-3, Sparta Paczków Piast, Strzelce Opolskie 1-5 i Polonia Nysa, Chemik Kędzierzyn Koźle 3-1. Starcie LZS-u Kup z OKS Olesno przeniesione na 11 kwietnia na godzinę 17 z powodu problemów boiskowych w Kup. Rozpocznę od omówienia spotkania Agroplonu Głuszyna z LZS Starowice Dolne. Początek meczu dość wyrównany, oba zespoły badały się wzajemnie, sprawdzały na ile rywal będzie w stanie zagrozić ich bramce, co przypominało swego rodzaju takie piłkarskie szachy. W 36 minucie został otwarty wynik, rzut wolny, świetne dorzucenie Pawła Boczarskiego, które wykończył Tomasz Jaworski strzałem z najbliższej odległości. Tutaj też należy sobie powiedzieć, że w przeciągu całego spotkania gdzieś lepsze wrażenie optyczne sprawiał Agroplon Głuszyna, LZD Starowice Dolne natomiast w dobry sposób zagrały taktycznie, też gdzieś bardzo mądrze przeszkadzali zawodnikom z Głuszyny, też podopieczni Andrzeja Moskala. Właśnie przez tą grę zespołu ze Starowicy nie mogli rozwinąć skrzydeł, też gdzieś tutaj trener taką postawę swoich zawodników tłumaczył tym, że wszystkie spotkania w okresie przygotowawczym zostały rozgrywane na sztucznej nawierzchni, a wiemy, że jednak gra na sztucznej murawie jest troszeczkę inną grą od tej na naturalnej płycie. Kiedy wydawało się, że tutaj LZS Starowice Dolne wyjdą zwycięsko z tego pojedynku, błąd Arkadiusza Fludera, który sfaulował Radosława Mikulskiego. Sędzia podyktował rzut karny, a sam poszkodowany poszedł do egzekucji tego stałego fragmentu gry i spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Na pewno też z takiego wyniku cieszy się cała grupa pościgowa, ponieważ Agroplon stracił punkty i na pewno te zespoły zmniejszyły swoją stratę do lidera. Drugie spotkanie, które wezmę na tapetę, to Unia Kolonowskie Start Namysłów. Starcie zespołów z dolnych rejonów tabeli. I to też było kluczowe starcie, jeśli mówimy o walce o byt ligowy. Tutaj gdzieś podopieczni Damiana Zalwerta mieli taki zabójczy kwadrans, w którym zdobyli 3 bramki. 26 minuta Patryk Pabiniak, 30 Świeżyński, 41 Łukasz Pabiniak i tak naprawdę już wtedy niemal wszyscy byli pewni, że zespół Startu wyjdzie z tego meczu zwycięsko. 48 minuta Cieśla zdobył honorową bramkę dla Unii Kolonowskiej, jednak tak już abstrahując troszeczkę od meczu, przechodząc do sytuacji tabelarycznej, no to tutaj dzięki temu zwycięstwu Start Namysłów no tak naprawdę zbliżył się do tego, aby zapewnić sobie utrzymanie. W tej chwili Namysłowianie mają na swoim koncie 18 punktów, zakładając, że 6 zespołów spadnie z ligi, no to do tej bezpiecznej strefy tracą tylko punkty. Unia natomiast tą porażką swojej sytuacji nie poprawiła. W tej chwili traci aż 9 punktów do bezpiecznej strefy. Wprawdzie nie jest to wielka strata, no ale jednak wiemy, że tutaj na Unii będzie ciążyło swego rodzaju obciążenie psychiczne, które tutaj będą musieli jakoś w sobie zwalczyć i na pewno będą musieli się postarać, aby zdobywać te punkty.
i przede wszystkim muszą zwyciężać, bo nawet remisami może być bardzo ciężko o utrzymanie. I na koniec absolutny hit tej kolejki, a mianowicie starcie Polonii Nysa z Chemikiem Kędzierzyn Koźle. Znakomita oprawa za sprawą kibiców Chemika. Były race, były śpiewy, też tutaj służby porządkowe musiały bardzo mocno zabezpieczyć to spotkanie, natomiast na boisku nie było mniej ciekawie. Tutaj oba zespoły stworzyły naprawdę świetne widowisko. Początek spotkania zwiastował nam dwie obrony bramkarzy. Tutaj wcale nie powiem, że tutaj zawodnicy strzelający nie wykazali się dostatecznym kunsztem, natomiast bramkarze stanęli na wysokości zadania i nie pozwolili na stratę bramek, uszczelili swoje zespoły. Pierwszą bramkę w 8 minucie zdobył Paweł Lepak, później 20 minuta Pigut, natomiast w 47 i w 82 minucie ponownie napastnik Polonii Nysa wpisał się na listę strzelców, tak więc znakomite otwarcie w wykonaniu Polonii Nysa, znakomite otwarcie w wykonaniu Pawła Lepaka i tak naprawdę jeśli miałbym dać tytuł do gazety o tym spotkaniu, to na pewno dałbym Lepak Show, no bo jednak trzy bramki pozwalają na takie myślenie. Tutaj pierwsza bramka padła po kontrze z Polonii, tutaj gdzieś Chemicy nie najlepiej się zachowali pod bramką Polonii, poszła kontra, Paweł Lepak nie miał problemów z wykończeniem akcji. Gol dla Chemika to indywidualny błąd Tomasza Kowalczyka i gdzieś no, tutaj konsekwencją tego właśnie była bramka. Po bramce na 2-1 Polonia zaczęła kontrolować mecz, też gdzieś zespół złapał ten luz. Widać było, że poloniści mają pełną kontrolę nad spotkaniem. Bramka na 3-1 pozwoliła na uniknięcie nerwowej końcówki. Chemicy starali się odrobić straty, zmniejszyć rozmiary porażki, natomiast tutaj nie byli w stanie przeciwstawić się dobrze zorganizowanej Polonii Nysa i musieli uznać wyższość wicelidera. Już w najbliższą sobotę 19 seria gier. Ja pojawię się w Nysie na starciu Polonii z LZS Kup. Dziś się z Państwem będę żegnał. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić strony na Facebooku. Linki oczywiście w opisie. A jak przed chwilą wspomniałem, będę się z Państwem żegnał. Marcin Gady. Do zobaczenia, do usłyszenia.